Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ostatnio trochę mniej się pojawia rzeczy, bo mam maturę w tym roku. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się to przełamać i będzie się pojawiało tylko coraz więcej rzeczy na kanale. Dzisiaj odcinek troszeczkę specjalny, bo łamiemy czwartą ścianę i zamiast widzicie w Minecrafcie, widzimy się tutaj, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie ten film, który teraz zobaczycie tutaj, fragment w rogu. Ale generalnie był film, wywiad z Edem Sheeranem, i Ed Sheeran pokazywał 10 rzeczy, bez których nie mógłby się obyć. Ja znalazłem 9 rzeczy, więc postanowiłem wam znaleźć i właśnie pokazać 9 rzeczy, bez których nie mógłbym się obyć. Zapraszam do oglądania, stawcie jeszcze łapkę w górę, suba na kanale, bo dobijamy do 200 subów i co, miłego oglądania. Zacznijmy może od pierwszej rzeczy, czyli od telefonu. To jest mój telefon. I generalnie tutaj mam tak naprawdę wszystkie kontakty. Używam go nie tylko do mediów społecznościowych, ale też żeby się kontaktować z różnymi osobami i właśnie po to, żeby wstawiać wam na Instagrama jakiś content. Także ostatnio content na Instagramie stał się daily. Także na Instagramie link do Instagrama macie w opisie pod filmem, możecie wbijać, tam są zdjęcia, tam są na Instastory daję, jak wygląda mój dzień, na przykład takie różne rzeczy, także możecie wbijać, link do Instagrama macie w opisie. Kolejna rzecz to jest zegarek. Ja bez zegarka nigdzie nie mogę się ruszać. Ten zegarek jest akurat wyjątkowy, bo go dostałem na święta Bożego Narodzenia w zeszłym roku i on mi się w ogóle zniszczył raz na WF-ie. W każdym razie ja nigdzie nie mogę ruszyć się bez zegarka, ja muszę mieć po prostu zegarek. Ja noszę zegarki różne, miałem od drugiej klasy podstawówki, czyli od momentu, kiedy miałem komunię, to noszę zegarki. Kolejną rzeczą jest powerbank, ponieważ ja nie zawsze jest gdzie podłączyć telefon, więc mam powerbanka takiego, tak kiedyś była nazwa. Generalnie jest dosyć dobry, potrafi dwa razy naładować telefon do pełna. Także pomimo swojego wieku, bo on ma tam już z 5 lat ma, także pomimo wieku jest dosyć dobry. Kolejną rzeczą jest książka. Ja kocham czytać książki, to jest książka, którą ostatnio zacząłem czytać. Generalnie bardzo propsuję czytanie książek. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam czytać książki. I zawsze muszę mieć jakąś ze sobą na wypadek, gdybym się nudził, to żeby mieć co po prostu porobić. Kolejną rzeczą są słuchawki. Te moje to są takie słuchawki douszne, dokanałowe. Generalnie ja je używam nie tylko do słuchania muzyki, ale również jako odsłuch. Także jeżeli gdzieś występuję na scenie, to używam jako odsłuch i jeżeli nie występuję podpięty, to w niej mam metronom, żeby grać w miarę równo. Tylko że teraz tak, z racji, że mam iPhone'a, a to jest końcówka jackowa, to mam też przejściówkę do tego, tylko że nie udało mi się jej teraz znaleźć. Także no. Kolejnym przedmiotem jest wosk do włosów. Generalnie staram się go nie używać, ale czasami jest niezbędny, bo moje włosy lubią wariować, także różnie z tym bywa. Kolejna rzecz, guma do żucia. Zawsze kupuję tę jedną i zresztą widzę, że nie tylko ja ją kupuję. Uwielbiam ją po prostu, ona jest najlepsza, miętowa, a zawsze się może przydać, gdybym kogoś spotkał. Kolejna rzecz, portfel. No i tutaj mam, zawsze w portfelu mam kilka kostek do gitary. Tu mam akurat taką jedną i taką. Nie wiem, czy wy widzicie, czy nie. Chyba nie. Chyba nie chcę złapać ostrości. Trudno. Mam kostki. Mam karnet do siłowni. Mam swoją kartę. Kartę do biblioteki i kartę do seksu, bo kiedyś kupowałem tam regularnie filmy na DVD-ku. Teraz jest to raczej rzadziej niż regularnie, bo oszczędzam pieniądze. Także tak.
Przedostatnia rzecz to jest dziennik. Piszę dziennik, mi to pomaga uporządkować sobie jakieś rzeczy w głowie. Tutaj piszę też jakieś teksty piosenek, jak mi wpadną, jakieś złote myśli. Mogę wam w sumie przeczytać kilka złotych myśli. To są takie złote myśli, które mi pomagały, kiedy miałem taki najgorszy czas. I jest na przykład tak. Postawa. Wewnętrzne poczucie, które przejawia się zewnętrznym zachowaniem. Ludzie zawsze uzewnętrzniają to, co czują wewnątrz siebie. Albo coś innego. Twój typ osobowości przejawia się w twojej postawie. Zranieni ludzie ranią innych i są podatni na zranienie. Gracze muszą pogodzić się ze swoimi kartami, które im się dostały, ale kiedy już mają je w ręku, sami mogą wybrać, jak nimi zagrać. Decydują się, na jakie ryzyko pójść i jakie ruchy wykonać. No i takie coś tam dalej mam. Generalnie takie różne cytaty, jakieś teksty, piosenki, pomysły na odcinki, to wszystko zanotowuję w tym notatniku. I ostatnia rzecz, bez której nie mógłbym się obyć, w sumie, to pióro. To pióro dostałem chyba na urodziny albo na święta. Ono ma już dobrych kilka lat i ja je bardzo lubię. Ono jest z Watermana. Jest świetne, naprawdę świetne. Ono ma już... przeżyło naprawdę dużo, jeżeli chodzi o to, bo brałem je w góry, brałem je na wakacje. Także wiele razy upadało, a dalej jest w stanie idealnym i super pisze. Bardzo lubię, polecam wam. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś pióra, to koniecznie od Watermana, bo on robi najlepsze. No i też w szkole nie używam w sumie za często pióra, ale generalnie jeżeli przychodzi już o takie rzeczy, nie wiem, typowo jeżeli chodzi o pisanie piosenek, to wtedy wolę wykorzystywać pióro, bo bardziej się staram pisząc i jestem bardziej czytelny. No to co, wielkie dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Myślę, że skoro ten odcinek był taki trochę bardziej na luzaka zrobiony, mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu. Chciałbym troszeczkę więcej nagrywać właśnie z kamerą, troszeczkę więcej vlogów, troszeczkę więcej wam tutaj wstawiać tej fajnej bardziej zabawowego YouTube'a niż Minecrafta stricte, więc będzie więcej filmów z kamerą na pewno. Natomiast skoro ten odcinek był taki troszeczkę na luzaka zrobiony, to myślę, że w przyszłym tygodniu będziecie mieli jeszcze jeden film. A co? Czemu nie? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!